polska dzielnia roztańczona i rozmarzona, a to za sprawą gwiazdy lat 80. Wszyscy trzymali ręce w górze, to był cudowny widok, miałem przed oczami publiczność, to było fantastyczne i byłem zachwycony tymi bańkami. Bardzo się podobało. Myślę, że dla takich chwil warto żyć. Limal zachwycił i publiczność, i artystów. Czy kiedyś byśmy pomyśleli, że Limal będzie grał w Kielcach, w kadzielni? To mnie fascynuje po prostu. Ale to znaczy, po prostu świadczy o jakości imprezy. Superhitów tu nie brakowało. Don't you know, pump it up. Festiwal Muzyki Tanecznej w Kielcach to jedyna taka impreza w Polsce. Świetny teren, świetna okolica. Świetna muzyka przede wszystkim, fajni ludzie dookoła. A na scenie światowo. Dobry wieczór, Kielce! Dobry wieczór, Polska! To był zdecydowanie dobry wieczór. Kocham was! Dla mnie polska publiczność jest najlepszą na świecie, mówię to szczerze. My tu cały czas szalejemy, to nie jest parkiet, ale na tym kawałeczku tutaj to szalejemy. Wokalistka kultowej grupy Ace of Base pokonała tysiące kilometrów, by wystąpić w Kielcach. Było niesamowicie. I publiczność, i atmosfera. Tu naprawdę jest fajnie. Chociaż stresowałam się występem, bo miałam za sobą długą podróż. Prosto na festiwal przyleciałam z północnej Norwegii. Przyleciała i rozśpiewała wszystkich. Dzięki Kielce, dzięki Kadzielnia. Dzięki Telewizja Polska. A przed telewizorami wielomilionowa widownia. Co za niedziela. 11 sierpnia. Siatkówka mężczyzn. Polska-Słowenia 3-1 w TVP1. 2 miliony 840 tysięcy. Wiadomości TVP1 i TVP Info 3 miliony 300 tysięcy. Zniewolona 3 miliony 200 tysięcy. Drugi dzień Festiwalu Muzyki Tanecznej Kielce 2019 w TVP2 2 miliony 650 tysięcy o 21.40. Dziękujemy. Nie zabrakło wzruszeń. 35-lecie na scenie kieleckiej kadzielni świętował Bajerful. Parę tysięcy ludzi razem z nami śpiewa. Drodzy Państwo, to są niewyobrażalne chwile. W szczególności taki roczny za 35 lat. Aleksandra Marciniak, Wiadomości.